Huawei model P9 Lite 2017 otrzymujemy w dosyć niepozornym białym pudełku. Wewnątrz niego znalazł się oczywiście smartfon. Do tego są dwa pudełka, w których producent umieścił akcesoria do telefonu. W tym przypadku jest to ładowarka sieciowa, kabel mikro USB do transferu danych i ładowania telefonu. Do tego słuchawki. Co dziwne, są one w kolorze czarnym, podczas gdy cała reszta akcesoriów jest biała. I jest to dosyć prosty model słuchawek dousznych z pilotem, na którym jest tylko przycisk do odbierania połączeń. Dodatkowo gdzieś tu mignęła mi szpilka do otwierania tacki na karty SIM. No i jest jeszcze drugie pudełko, w którym znajdziemy instrukcję do telefonu wielojęzyczną, a także kartę gwarancyjną. Do wyglądu i jakości wykonania modelu Huawei P9 Lite 2017 nie mam większych zastrzeżeń. Mamy tu dwa szklane panele połączone plastikową ramką. Wszystko jest delikatnie zaokrąglone, więc smartfon bardzo fajnie leży w dłoni. Wszystkie przyciski i elementy dodatkowe są komfortowo umieszczone, także palec trafia idealnie w skaner linii papilarnych, a pod kciukiem znajdują się przyciski do odblokowania ekranu czy regulacji głośności. Jedynym minusem tego rozwiązania jest fakt, że smartfon jest bardzo śliski. Zjeżdża praktycznie z każdej powierzchni o choćby minimalnym kącie nachylenia. Trzeba więc uważać albo umieścić go w jakimś etui, żeby zwiększyć tarcie. Huawei nie pokusił się w tym modelu o żadne innowacje w zakresie budowy, więc mamy tutaj dosyć przewidywalny układ poszczególnych elementów. Z frontu oczywiście wyświetlacz o przekątnej 5,2 cala, jest on otoczony dosyć cienką ramką, nad nim znalazł się głośnik do rozmów, obiektyw frontowego aparatu, czujniki, dioda powiadomień, na dolnym pasku jest tylko logo, gdyż przyciski wyświetlane są na ekranie. Na tylnym panelu znalazł się skaner linii papilarnych, lekko zagłębiony względem powierzchni. Jest także obiektyw aparatu głównego wraz z diodą doświetlającą. Plusem jest to, że elementy te nie wystają ponad powierzchnię. Na prawej krawędzi producent umieścił przyciski do regulacji głośności oraz włącznik telefonu. Na dolnej znalazł się port mikro USB oraz głośnik zewnętrzny. W praktyce jest to tylko prawa część. Lewy rząd otworów maskuje mikrofon. Po lewej stronie znalazła się tacka na karty SIM. Mieści albo dwie karty nano SIM, albo jedną kartę nano SIM oraz kartę pamięci w rozmiarze mikro SD. Na górnej krawędzi znalazł się dodatkowy otwór mikrofonu oraz uniwersalne gniazdo słuchawkowe. Smartfon działa pod kontrolą Androida w wersji 7.0 wraz z nakładką producenta o nazwie Emotion. Praca systemu jest szybka, płynna. Praktycznie przez 2 tygodnie testowania nie napotkałam na większe problemy z działaniem urządzenia. Co najwyżej sporadyczne lagi pojawiały się, gdy hurtem aktualizowanych było ileś tam naście aplikacji. Albo w tle ściągały się jakieś tam większe gigabajtowe pliki. Sam interfejs ma ciekawe rzeczy do zaoferowania względem czystego Androida. Możemy na przykład wybrać, czy chcemy korzystać z ekranu głównego z menu aplikacji, czy bez tego menu. Możemy wpływać na powiadomienia. Możemy korzystać z możliwości personalizacji przycisków nawigacyjnych, czyli wybrać, gdzie będzie wirtualny klawisz wstecz, gdzie będzie wirtualny klawisz do otwierania listy ostatnich aplikacji. Mamy także zakładkę Inteligentna Pomoc, w której mamy ciekawe funkcje związane z gestami, obsługą jedną ręką. Możemy także skorzystać z przycisków wiszących. Producent preinstalował w tym smartfonie kilka swoich aplikacji. Między innymi jest to fajny odtwarzacz do muzyki. Co prawda nie cechuje się on wybitną funkcjonalnością, nie ma korektora graficznego, nie ma jakichś tam zaawansowanych ustawień dźwięku,
ale pod względem wizualnym jest to naprawdę atrakcyjna aplikacja. Utwory możemy przeglądać według wykonawców lub albumów. Mamy wyświetlaną okładkę, no co nie jest nowością żadną, ale zaletą jest jakość dźwięku. Fakt, że kolorystyka aplikacji zmienia się w zależności od odtwarzanej muzyki. Spójrzmy na inny album. O, tak jak teraz. Na dodatek aplikacja integruje się fajnie z ekranem blokady. W kontekście tego modelu nie sposób nie wspomnieć o możliwościach fotograficznych. O samej specyfikacji aparatu piszę w teście, tam też możecie zobaczyć przykładowe zdjęcia. Tutaj natomiast można zobaczyć, jak się sprawuje sama aplikacja. Udostępnia ona wiele trybów dla użytkownika, m.in. tryb panoramiczny, HDR czy tryb profesjonalny dla osób, które lubią bawić się w dobieranie szczegółowych elementów kadru. Mamy także ustawienia, w których możemy zmieniać rozdzielczość zdjęcia, podgląd na ostatnio wykonane zdjęcie, szybkie przełączenie się na tryb wideo. Na dodatek działa tutaj tryb szybkiego zdjęcia. Wystarczy na zablokowanym ekranie dwa razy szybko wcisnąć przycisk regulacji głośności, by wykonać zdjęcie. Co prawda nie wyostrzyło się on odpowiednio, ale jest to zawsze jakaś opcja. Sam aparat przy ręcznym ustawieniu ostrości sprawuje się świetnie. Zdjęcia w dobrym świetle wychodzą znakomite. Może nie jakieś ponadprzeciętne względem średniej półki cenowej, ale są naprawdę dobre. No i wiadomo, im pogarszają się warunki oświetleniowe, tym zdjęcia są słabsze. Możemy jeszcze sprawdzić, jak Huawei P9 Lite 2017 sprawuje się pod względem wydajności. Na początek może AnTuTu. W sumie w teście, w benchmarku AnTuTu Huawei osiągnął ponad 57 tysięcy punktów. Maksymalnie udało mi się uzyskać bodajże nieco ponad 58 tysięcy. Możemy jeszcze zerknąć, jak będzie się na nim grało.
Po kilkunastu minutach grania tylna część smartfonu robi się lekko ciepła, mniej więcej w tym miejscu, ale nie są to temperatury, które by przeszkadzały w czasie użytkowania. Sam smartfon oceniam naprawdę pozytywnie. Jest to godny następca modeli P8 Lite, P9 Lite, także jeśli w 2017 roku zachce się Wam nabyć nowy produkt od Huawei'a ze średniej półki cenowej, zdecydowanie polecam ten model. Może jego cena wynosząca mniej więcej 1300 zł może być nieco zbyt wysoka, ale jeśli zaproponuje go Wam operator przy ofercie abonamentowej, uważam, że warto będzie skorzystać.